Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o bardzo rozpowszechnionym błędzie. I to rozpowszechnionym zarówno wśród tak zwanych modernistów, jak i wśród tak zwanych tradycjonalistów. Zapraszam. Przynieś światło zaślepionym, odmień co złe z naszej strony. Cóż to jest za błąd, który niejako jednoczy te dwa środowiska? No, nie do końca będzie on jednoczył, bo będą to jego dwie różne odmiany, które występują w jednym i w drugim środowisku. Otóż będziemy mówili dzisiaj o zasadzie świętego Tomasza, czy sformułowanej przez świętego Tomasza, a zasadzie zupełnie ogólno przyjętej przez teologów, mianowicie łaska buduje na naturze. Inaczej można by powiedzieć, łaska uwznaśla naturę. Gratia supponit naturam. Jest to podstawa do katolickiego myślenia, jest to podstawa katolickiej teologii, jest to podstawa katolickiego rozumienia świata. I nie da się być katolikiem w sensie takim poznawczym, to znaczy mieć faktycznie katolickich idei w głowie bez posiadania, bez przesiąknięcia tą zasadą. Łaska buduje na naturze. Cóż ta zasada znaczy? Otóż oznacza to, że łaska, czyli ten nadprzyrodzony dar od Pana Boga, który otrzymujemy, jest on czymś ekstra, czymś dodatkowym, czymś ponadnaturalnym właśnie, ale jednocześnie buduje on na tej naturze. Jest ona nasza natura. Jako natura rozumiem oczywiście tutaj nie środowisko naturalne, tylko ludzka natura, czyli ten zbiór cech, który sprawia, że jesteśmy ludźmi. To będzie przede wszystkim w przypadku człowieka animal racjonale, jak to mówi święty Tomasz, czyli zwierzę rozumne. Cóż to znaczy to zwierzę rozumne? No to znaczy, że mamy ciało i w związku z nim mamy całe życie emocjonalne, mamy niższe władze naszej duszy, mamy władzę pożądawczą i gniewliwą, niższe emocjonalne władze naszej duszy, które z jednej strony popychają nas emocjonalnie do tego, co przyjemne, z drugiej strony emocjonalnie odpychają nas od tego, co w jakiś sposób nam zagraża. Te dwie władze naszej duszy dzielimy ze zwierzętami i dlatego święty Tomasz może zdefiniować człowieka właśnie jako animal racjonale, jako zwierzę rozumne. Dlaczego racjonale? No dlatego, że posiadamy wyższe władze naszej duszy, czyli rozum i wolną wolę. Rozum służący do poznania ogólnych prawd, również niematerialnych rzeczywistości, służący chociażby do poznawania właśnie natury rzeczy, definiowania rzeczy za pomocą pojęć. A więc rozum służący przede wszystkim do poznania prawdy, a specyficznie służący do poznania ogólnych prawd i wola, która służy do podejmowania decyzji na podstawie rozumowego poznania. A więc nie tylko emocjonalny ciąg, który do czegoś popycha, tylko wyższa władza decyzyjna, która po tym jak rozum weryfikuje też działanie tych emocji, rozum przedstawia to i to jest dobre, nawet wbrew tym emocjom czasami i wola wtedy może podjąć tą decyzję. Tak, podążam za tym rozumem, nawet wbrew emocjom. Dlaczego podkreślam to wbrew emocjom? No dlatego, że to pokazuje, że mamy inną jeszcze władzę decyzyjną niż tylko tą władzę emocjonalną, czyli nie kierujemy się tylko emocjami lub tylko instynktami. Tyle o ludzkiej naturze. Animal racjonale, zwierzę rozumne, połączenie zwierzęcia i anioła, tak to w cudzysłowie. Czyli posiadamy zarówno te władze typowo zwierzęce, jak i te władze typowo anielskie, można powiedzieć, to znaczy te władze duchowe. To typowo anielskie to należy wziąć też w mocny cudzysłów. No i łaska buduje na naturze, mówi nam święty Tomasz. To jest natura. Łaska będzie czymś dodatkowym, czymś, co uwznośli tą naturę, czymś, co będzie ją w jakiś sposób przemieniało, ale jednocześnie jej nie niszczy.
Żeby lepiej tę zasadę zrozumieć, przyjrzymy się tym zapowiedzianym błędom, które można dostrzec bardzo powszechnie, zarówno wśród tak zwanych modernistów, jak i wśród tak zwanych tradycjonalistów. A więc wśród tak zwanych modernistów, jaki będzie tutaj błąd? Będzie to naturalizm. Błąd niezwykle dzisiaj rozpowszechniony, który zakłada mniejszą lub większą tożsamość łaski i natury. Odsyłam tutaj też do mojego materiału o Henri de Lubacu, który w tym właśnie zasłynął, tym się właśnie teologicznie wybił, że forsował brak rozróżnienia pomiędzy naturą a łaską, zidentyfikowanie natury i łaski. A więc upraszczając, ten dzisiejszy naturalizm w pewnych prądach wewnątrz Kościoła, prądach teologicznych wewnątrz Kościoła katolickiego, ten naturalizm zakłada, że nasza natura już sama z siebie domaga się tej łaski, jest ta łaska niejako w nią zapisana, a więc jest ona mniej lub bardziej identyczna. Tutaj można już się kłócić, jak bardzo identyczna, jak bardzo nie, ale zasadniczo będzie to prowadziło do pewnego zespolenia jednego z drugim, co w praktyce prowadzi do właśnie naturalizmu, czyli do negacji tego, co nadprzyrodzone. Bo jeśli zaczynamy twierdzić, że łaska i natura są mniej lub bardziej tożsame, to łaska staje się mniej lub bardziej naturalna. Więc czymś, co jest właśnie w obrębie naszej zwykłej natury. Czymś, co dostajemy od razu właśnie z natury przy samym fakcie stania się człowiekiem. I w takiej sytuacji nie ma już potrzeby, żeby odwoływać się do jakiejś wyższej instancji, jeśli chodzi o zbawienie duszy. W takiej sytuacji, przy takim założeniu naturalistycznym, to znaczy, że łaska jest mniej lub bardziej naturalna, człowiek wystarczy, że jest dobrym człowiekiem i idzie do nieba. I to jest ten błąd, który jest szalenie widoczny dzisiaj w przestrzeni, w powiedzmy takiej teologicznej przestrzeni publicznej. Nawet słynna wypowiedź papieża Franciszka, gdzie w rozmowie z dzieckiem, które pyta go o ojca, który był niewierzący, papież Franciszek sugeruje w tej rozmowie, że przecież jak był dobrym człowiekiem, to na pewno będzie zbawiony. A więc ta tendencja teologicznie jest bardzo wyraźna, że no, dobry człowiek idzie do nieba. To jest również podstawa ekumenizmu, dialogu międzyreligijnego, który zupełnie świadomie rezygnuje z polemiki, rezygnuje z prób nawracania. Dlaczego? No, jeśli by Pan Jezus był naprawdę potrzebny do zbawienia, to nie mielibyśmy prawa rezygnować z nawracania. Musielibyśmy tych ludzi próbować do Kościoła przyciągnąć. Ale jeśli Pan Jezus nie jest tak naprawdę niezbędny, jeśli wystarczy być tylko dobrym człowiekiem, żeby pójść do nieba, no to dobrym człowiekiem w pewnym znaczeniu tego słowa można być przy absolutnie każdym podłożu ideologicznym. No może nie absolutnie każdym, ale powiedzmy, że przy wielu podłożach ideologicznych. A więc wiele zjawisk dzisiaj w życiu Kościoła, takich na poziomie naprawdę najwyższym, czy to wypowiedzi wysokich dostojników kościelnych, czy to na poziomie takiego, powiedzmy, ogólnego życia Kościoła, wynika, czy wydaje się wynikać właśnie z takiego naturalistycznego przekonania, że łaska tak naprawdę mniej lub bardziej jest naturalna i tak naprawdę nie jest potrzebne nic dodatkowego, żeby być zbawionym. Dlaczego to jest błąd? Dlatego, że Pan nasz Jezus Chrystus mówi, że On jest krzewem winnym, a my jesteśmy latoroślami, to znaczy musimy być wszczepieni w Niego, musimy mieć Jego życie, życie Boga i człowieka. Pan nasz Jezus Chrystus mówi, że każdy, kto nie jest w Nim, on zostanie odcięty przez Ojca. Każdy, kto nie przynosi owocu w Nim, ten zostanie odcięty przez Ojca i wrzucony w ogień. Święty Piotr mówi w swoim drugim liście, że staliśmy się uczestnikami boskiej natury. Pan nasz Jezus Chrystus mówi o tym, że mamy się na nowo narodzić z wody i z ducha. Nowe narodzenie, nowe życie, uczestnicy boskiej natury. To wszystko wskazuje na to, że pojawia się tutaj coś ekstra, coś dodatkowego, coś wyjątkowego, jakiś plus. I to jest właśnie łaska, czyli pewien dar, który otrzymujemy.
Co do natury, jesteśmy stworzeniem Bożym, a nie dzieckiem Bożym. Dziecko ma tą samą naturę, co rodzice. My z natury nie mamy boskiej natury, mamy ludzką naturę, dlatego co do w porządku natury, jesteśmy stworzeniami, a nie dziećmi Bożymi. Dziećmi możemy się stać dopiero wtedy, gdy mamy udział w dziecięctwie Bożym Pana naszego Jezusa Chrystusa, wtedy, gdy staliśmy się uczestnikami boskiej natury, wtedy, gdy zostaliśmy wszczepieni w Chrystusa, wtedy, gdy jesteśmy częścią tego nadprzyrodzonego organizmu, którym jest Kościół Święty. O tym, jak to dokładnie się dzieje, kto ma na to szansę, to są słynne pytania. Odsyłam do materiału chociażby, czy poza Kościołem jest zbawienie. Już bardzo stary materiał, podlinkuję go, jeśli nie zapomnę, i odsyłam tam, to wszystko będzie dokładnie wyjaśnione. Teraz spójrzmy na błąd z drugiej strony, na błąd często spotykany wśród tak zwanych tradycjonalistów. Dlaczego używam zawsze tak zwanych? Dlatego, że uważam ten podział za jednak dosyć umowny, a szczególnie w tym filmiku, gdzie on wskazuje tylko na, powiedzmy, pewne tendencje teologiczne, a nie na, powiedzmy, ścisłą definicję czyichś poglądów. A więc wśród osób, które są zorientowane, powiedzmy, że bardziej konserwatywnie w Kościele, można spotkać drugi błąd. Pierwszym był naturalizm, a drugi nazwiemy swego rodzaju hipernaturalizmem lub supernaturalizm. Na czym taki supernaturalizm polegałby? Otóż polega on na tym, że człowiek, widząc właśnie, jak wielkimi darami Pan Bóg nas obdarzył, szczególnie właśnie po tym, jak widzi, jak modernizm wykasował to, co nadprzyrodzone, i później odkrywa katolicką teologię i widzi, że tamten aspekt nadprzyrodzony jest kluczowy, jest podstawą nauki katolickiej, i nagle to człowiek odkrywa, i wtedy może mieć tendencję, czy może pojawić się taka pokusa, żeby powiedzieć, no dobrze, no to w takim wypadku nie jest już potrzebne to, co naturalne. To byłby więc pogląd, nie łaska buduje na naturze, tylko to byłby pogląd, łaska zastępuje naturę, albo łaska niszczy naturę. Oznaczałoby to, że taki człowiek rezygnuje z wszelkiego naturalnego rozwoju, z wielu naturalnych, powiedzmy, działań, sposobów poradzenia sobie z problemami, i uważa, że wszystko trzeba załatwiać na poziomie łaski. W czym to będzie się praktycznie przejawiało? Ono na przykład praktycznym przejawem tego jest, gdy w obliczu jakiejś realnej, konkretnej choroby człowiek nie podejmuje żadnych naturalnych działań, które służą do poradzenia sobie z tą chorobą. Czy to jest kwestia grypy, bólu głowy, migreny, czy kwestia również zaburzeń na poziomie emocjonalnym. Gdy człowiek podchodzi do naturalnych, medycznych, powiedzmy dosłownie, problemów, tylko na poziomie nadprzyrodzonym, na zasadzie mi wystarczy modlitwa, ja sobie odmawiam różaniec i to musi już po prostu zadziałać. To jest właśnie to. To znaczy, jest to jakiś jeden konkretny przykład właśnie takiej podstawy. Czyli Pan Bóg dał nam pewną naturę, naturę rozumną, która również powinna działać w ten sposób, że bada swoje problemy, szuka rozwiązań, które są zgodne z naturą problemu. Tak? Jest to racjonalne, a więc zgodne z naszym naturalnym działaniem. Człowiek, który nie chce używać naturalnych rozwiązań, bo uważa, że przecież łaska jest dużo większa, dużo wspanialsza, dużo piękniejsza, no to skoro tak, no to właśnie będę próbował wszystkie moje problemy na tym poziomie rozwiązać. Taki człowiek postępuje wbrew zasadzie, że łaska buduje na naturze. Można dostrzec ten błąd również wtedy, gdy człowiek rezygnuje ze wszystkich, powiedzmy, takich bardziej naturalnych sposobów pracy nad sobą. Na przykład, gdy zwraca się takiemu człowiekowi uwagę, albo w jakiś sposób doświadcza on jakichś swoich ograniczeń, na przykład doświadcza swojej nerwowości, albo swojego braku umiejętności poddania się pod prawowitą władzę, albo braku umiejętności przyjęcia krytyki, to ten człowiek w ogóle nie bierze pod uwagę tych naturalnych środków, które mogą służyć do wypracowania pewnych dobrych nawyków. A więc taki człowiek nie będzie starał się przyjąć jakiegoś konkretnego planu działania, co zrobić, żeby na przykład walczyć z gniewem, jakie podjąć działania, co mogę zrobić
żeby na przykład przestać się spóźniać, czy mogę napisać sobie jakiś plan dnia, jakie elementy konkretnie muszę zmienić. Taki człowiek nie będzie za bardzo chciał podejmować takich działań, on będzie miał tendencję zawsze do tego, żeby stosować środki stricte nadprzyrodzone, czyli żeby modlić się w tej intencji, w jakiś sposób ofiarować. Te środki są dobre, ale łaska nie zastępuje natury. Czyli łaska buduje na naturze. To znaczy, że potrzebujemy podejmować wszystkie środki zgodne z naszą naturą, wszystkie naturalne, dostępne nam środki zgodne z naszą roztropnością, jednocześnie korzystając z tego absolutnie wyjątkowego, cudownego, nadprzyrodzonego świata, który właśnie wchodzi w nasze życie, przenika tą naszą naturę, zmienia tą naszą naturę, ale właśnie zmienia. On buduje na tej naturze. To znaczy, że ma wpływ również bezpośrednio na samą naturę, nie niszcząc jej, nie zastępując jej, uwznieślając. Czyli człowiek, który faktycznie jest katolikiem i żyje jak katolik, on będzie pracował nad swoimi zwykłymi, zupełnie prozaicznymi nawykami, również z nadprzyrodzoną intencją, również z pomocą łaski, również ofiarując to wszystko Panu Jezusowi. I w ten sposób faktycznie właśnie ta całość, ten człowiek jako całość, ta łaska i natura współgra, przenika się, wznosi i wtedy mamy do czynienia z prawdziwym postępem w cnotach, z harmonijnym rozwojem całego człowieka. Ta pomoc łaski będzie sprawiała, że natura będzie w stanie rozkwitnąć, rozwinąć się dużo szybciej niż normalnie, ale właśnie rozwinąć się dużo szybciej niż normalnie, a rozwój oznacza, że jest tam, że ta natura jest raz i że ona faktycznie rośnie, rozwija się, poprawia i do tego potrzebny jest też udział tych władz naturalnych, do tego potrzebna jest nasza praca. I zwracam na to uwagę, że ten drugi błąd jest błędem, który jest też pewnym lenistwem, czy bywa często pewną ucieczką przed pracą. Jest to taka tendencja, że to Pan Bóg musi wszystko zrobić. Tendencja, no to niech Pan Bóg to zrobi, niech Pan Bóg to zmieni. Niech tutaj właśnie to łaska musi wszystko zrobić. Łaska wszystko może zrobić, tak, ale Pan Bóg nie zrobi niczego za nas. On chce naszego współudziału, chce naszego działania, chce naszej pracy. Rozum, najwyższa władza naszej duszy jest tym, co najbardziej nas do Pana Boga zbliża, tym, co nas najbardziej do Pana Boga upodabnia. I dlatego Pan Bóg chce, żebyśmy właśnie rozumu w sposób szczególny używali. To właśnie poprzez wiarę, która jest w rozumie, jednoczymy się z Nim najbardziej i poprzez miłość, która jest w wyższej władzy również naszej duszy, czyli w woli. A więc na tym poziomie naszej duszy powinniśmy się z Panem Bogiem jednoczyć, a to wymaga działania rozumnego, zgodnego z naszą naturą, które właśnie rozpoznaje również, co na tym naturalnym poziomie jest do zrobienia. A więc unikajmy zarówno takiego naturalizmu bardzo rozpowszechnionego. Zwracam na to uwagę, że również zreformowana, w cudzysłowie, liturgia bardzo mocno sprzyja temu naturalizmowi. Jakże rzadko można usłyszeć w nowej liturgii jakiekolwiek odniesienie do tego, co nadprzyrodzone. Gdzie tam pojawia się jakieś odniesienie do tego, że niebo jest czymś absolutnie przerastającym naszą naturę? Gdzie tam pojawia się jakieś odniesienie, że to Bóg musi nas zbawić? Ten element prawie że nie istnieje, dlatego w świadomości katolików też prawie że on dzisiaj nie istnieje. Jest to jedna z tych przemilczanych prawd, o czym pisali kardynałowie Ottaviani i Bacci w krótkiej analizie krytycznej nowego porządku mszy świętej, że są tam prawdy, które są tragicznie przemilczane i będzie miało to tragiczne konsekwencje dla wiary. I jedną z nich jest właśnie nadprzyrodzoność naszego powołania. Jest kwestia tego, że to jest coś więcej niż bycie dobrym człowiekiem, że tu potrzebujemy wszczepienia w Chrystusa, czegoś nowego, czegoś ekstra, udziału w boskiej naturze. I przemilczanie tego jest rzeczą tragiczną. Natomiast niech ten błąd nie skłania nas jednocześnie do przerzucenia wajchy dokładnie w drugą stronę i wpadnięcia w zupełnie inną przeciwność, w zupełnie inne ekstremum, w przeciwny błąd, czyli właśnie w taki hipernaturalizm, że oto natury już nie potrzebujemy i teraz używamy tylko łaski. Ta pokusa wiąże się z pewnym lenistwem, z chęcią zrzucenia z siebie odpowiedzialności albo ze strachu przed pracą, którą należy wykonać na tym poziomie naturalnym. I strzeżmy się i jednego, i drugiego, no i bądźmy po prostu katolikami. Łaska buduje na naturze.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przynieś światło zaślepionym, odmień co złe z naszej strony.